Hej, mam na imię Kasia, a w dzisiejszym filmie odkryję przed Tobą świat białych kwiatów. Koniecznie obejrzyj, a malowanie ich stanie się przyjemnością. W dzisiejszym filmie dowiesz się, po pierwsze, czy możesz używać białej farby do malowania kwiatów, czy powinnaś zaznaczać krawędzie tych kwiatów, czyli jak namalować biały kwiat na białej kartce, oraz drugie, czy powinnaś przyciemniać swój kwiat szarościami? Czy możesz użyć innych kolorów, czyli jak wybić i podkreślić białe kwiaty na białej kartce? Szczególnie zachęcam Cię do pozostania do końca filmu, ponieważ ostatni punkt jest genialny. Jak wiesz, czeka na Ciebie wisieneczka, to będzie mój sekret na białe kwiaty. Malowanie białych kwiatów spędza w większości z nas sens powiek. I z jednej strony nie ma się co dziwić, bo biały kwiat na białej kartce. No i teraz tak, czy rzeczywiście ten biały kolor to jest rzeczywiście biały? Czyli czy to nasze oko w jakiś sposób nas nie oszukuje i tak naprawdę na ten biały kolor składa się wiele innych kolorów, które tworzą biały. Tak jak na przykład w przypadku śniegu, który wydaje nam się być biały. Jeżeli dobrze spojrzysz w naturze i na zewnątrz, w świetle dziennym spojrzysz na białe kwiaty, to zauważysz, że są one w kolorach, jest tam i kolor delikatnie niebieski, trochę fioletów, trochę różów. Rzeczywiście tych kolorów jest tam, ale one są bardzo, ależ to bardzo, że tak to powiedziałabym, uspokojone. To jest taki delikatny pstryczek, jakby takie pysknięcie koloru. I dziś gwiazdami i odpowiem w trakcie na te problemy najczęstsze przy malowaniu kwiatów, to będą nasze gwiazdy. Zobaczysz, jak one powstawały. Ale zanim jeszcze do tego przejdziemy, to pierwsza, najważniejsza kwestia. Zdjęcie referencyjne. Najlepsze jest takie, czyli to, z czego malujesz, najlepsze jest takie wykonane w ciągu dnia. Czyli tu, gdzie masz jasną granicę pomiędzy światłem a cieniem. I to wtedy bardzo dobrze widać i uczulam na to, bo to pozwoli Ci zdecydowanie lepiej malować białe kwiaty. I nie tylko. Wszystko jest łatwiej malować. Zacznijmy od punktu pierwszego. Jak namalować ten biały kwiat? Przed Tobą jest biała orchidea. Z premedytacją na samym początku nakładam mocno napigmentowany kolor. Ten problem spotyka większość z nas. Od razu przemalowywujemy, dlatego ścieram to i rozwiązaniem jest przygotowanie sobie większej ilości danego koloru. Jednak pamiętaj, że wody jest więcej niż farby. Malujemy mokre na mokre i świetliście, czyli wybieramy kolory transparentne i idziemy od światła do cienia, czyli pokrywamy coraz to mniejszy obszar, aby uzyskać biały kwiat. Tu bazujemy na płatkach kwiatów. Odbywa się to na 3-4 warstwach, bez używania białej farby czy też malowania konturu. Sekret tkwi w cienkich, przezroczystych warstwach i skupieniu uwagi intensywnym kolorem w centrum, w tym przypadku żółtym środku. Ta technika nazywa się malowaniem wokół bieli i w pełni wykorzystuje zasady laserunku. Film o laserunku znajdziesz na moim kanale. Ta technika nie należy do najprostszych, bo musisz mieć wyczucie, jak cienko i jak gęsto nałożyć warstwy, aby nie przemalować. Pomyślisz, czy da się to zrobić prościej? Owszem, i tak zapraszam Cię do punktu drugiego. Punkt drugi. Jak podbić kwiat i jakich użyć kolorów? Tą technikę polecam każdej osobie początkującej. Jeśli jesteś zmęczona ciągłym przemalowywaniem białych kwiatów i już czujesz się naprawdę sfrustrowana, stwórz mu otoczenie, czyli tło. Tym razem przebiśniegi zostały zabezpieczone płynem maskującym i przygotowuję tło. Robię je dość ciemne, aby zdecydowanie mocniej skontrastować białe kwiaty. Tu one wychodzą same. No powiedzmy, mniejszym udziałem w samym ich malowaniu. Zwróć uwagę, że przyciemniam tło w miejscu, gdzie znajdują się białe kwiaty, aby je jeszcze bardziej podbić. W tle bazuję na trzech
warstwach. Zdejmuję płyn maskujący i przechodzę do malowania łodyżek. To celowy ruch. Spójrz, że już ten kwiat widać, gdzie on jest. Aby wszystko było spójne i nie odwracało uwagi od białych kwiatów, kolory tła znajdują się również w głównym obiekcie. Dlatego warto jest planować wcześniej kolorystykę obrazu, bo tu poprawek nie naniesiesz. Akwarela nie jest farbą kryjącą. Jeżeli zastanawiasz się, jak stworzyć takie proste tło, takie rozmyte, to znajdziesz film na moim kanale Jak malować podstawowe tło w akwareli. Wszystkie wspomniane filmy i linki znajdziesz na końcu tego filmu. Ok, jesteśmy przy kwiecie. Przyjrzyj się, że głównie zajmuję się malowaniem wszystkiego wokół, nie samym kwiatem, jak w orchidei. Pilnuję światła i cienia. Aby uzyskać delikatność w kwiatach, używam koloru fioletowego, niebieskiego, które są transparentne. To must have, muszą być transparentne. Buduję je i mały tip. Malując płatek, zahaczam zawsze o jego łodyżkę i dodaję te kolory w punktach strategicznych. Dzięki temu to wszystko jest spójne i ten biały kwiat łączy się z tą częścią, z tą podstawą, z której on wychodzi. Więc wybieram sobie konkretny obszar i dodaję tam więcej detalu, aby tu skupić oko widza. Nie używam żadnych brązów, szczególnie w białych kwiatach. Są zbyt ciężkie i większość z nich jest kryjąca, przez co białe płatki wydają się być ciężkie. I teraz widzisz obydwie prace. Spójrz, wciąż to są białe kwiaty, ale jak stworzenie ich jest różne. Teraz już wiesz, jakie są dwie techniki malowania białych kwiatów. Pierwsze to naokoło bieli, tak jak tutaj, oraz drugie to malowanie białych kwiatów za pomocą tła, tak jak w tym przypadku. Zatem skoro jest to już jasne i już wiesz, jak co robić, to czas na wisienkę. I pytanie zastępujące, czy można sobie jeszcze bardziej ułatwić żyćko? Ależ owszem, i tu zdradzę Ci mój sekret trzech kolorów, których zawsze używam przy malowaniu białych kwiatów. Sekret w białych kwiatach tkwi tak naprawdę w użyciu odpowiednich kolorów i moi ulubieńcy to Windsor Violet, Phthalo Blue i to jest Green Shade oraz Indian Throne Blue. I za chwileczkę pokażę Ci, jak to wygląda kolorystycznie i to będzie zadanie dla Ciebie, abyś mogła poćwiczyć sobie intensywność danego koloru, bo to jest tym bardzo istotne. Na jakiej intensywności pracujesz? Spójrz, że ja tego koloru naprawdę nakładam wcale nieznaczną ilość, bo to pracujemy na białych kwiatach, pracujemy tylko i wyłącznie, można powiedzieć, wodą z delikatnym koniuszkiem danego koloru. I teraz spójrz. Twoje ćwiczenie będzie polegało na tym, aby nauczyć się tworzyć taką konsystencję koloru i tak napigmentowany kolor, abyś mogła tworzyć wiele warstw. I teraz tak, ja biorę sobie najpierw wodę na kolor fioletowy i to jest Windsor Violet. One wszystkie są oczywiście transparentne, bo w tym tkwi również sekret. I teraz spójrz, jak to jest intensywny i ciemny kolor. I tak ciemnym kolorem my się nie posługujemy. Zależy nam na tym, aby on był zdecydowanie o wiele bardziej jaśniejszy. Czyli ilość farby w stosunku do ilości wody jest naprawdę wręcz znikoma. Ja po raz kolejny dokładam wody. I teraz spójrz. To jest mniej więcej ta intensywność, której oczekujesz przy malowaniu kwiatów. Białych, zdecydowanie. Dodam jeszcze więcej wody. I Twoim zadaniem będzie nauczenie się tworzenia tak cienkich kolorów, jakby można powiedzieć, tak przezroczystych kolorów. Spójrz, że to jest wciąż ten sam kolor, tylko on jest o wiele bardziej jaśniejszy. I tak samo sytuacja wygląda przy kolorze niebieskim, czyli przy Phthalo Blue. Spójrz, jakie te kolory są bardzo intensywne. I teraz, tu dobrze widać na palecie, ile jest wody, więc ja znów dodaję raz z pędzla,
drugi raz i teraz spójrz. Ja przy cieniach pracuję tylko i wyłącznie przy białych kwiatach na takim rozwodnionym kolorze i bazuję wręcz prawie czasami niewidocznym. I ostatni to Indian Throne Blue i to jest tak naprawdę moja, rzekłabym, święta trójca do malowania cieni przy białych kwiatach. Oczywiście w zależności od tego, jakie to kwiaty są, bo niektóre są z dodatkiem delikatnie różu, a niektóre są z dodatkiem żółci. Ale to jest taki bazowe cienie, które używam przy białych kwiatach. No i spójrz. I teraz oczywiście te kolory są transparentne, i budowanie kolorów na tak, można powiedzieć, mało intensywnym kolorze jest po prostu magią i dzięki temu tworzysz właśnie ten trójwymiar taki, jaki widzisz tutaj. Więc to ćwiczonko dla Ciebie i już za tydzień zobaczysz, że bardzo, ależ to bardzo Ci się przyda. To na dzisiaj tyle. Pięknie Ci dziękuję za ten wspólny czas. Koniecznie daj mi znać, czy znałaś te sposoby na malowanie białych kwiatów tutaj pod filmem w komentarzu. A widzimy się już za tydzień w kolejnym filmie i będzie dla Ciebie coś ekstra. Zatem do zobaczenia. Pa!